future. Can't wait to see if you open up the gate for me. Reminisce some time, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feelings hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life. Siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym odcinku na kanale z vlogami. Pewnie większość z Was myślała, że kolejny film, jaki tutaj się pojawi po wiośnie w Solcu, to będą żniwa z poprzedniego roku. Niestety tam jest jeszcze trochę roboty, ale no ja sam tutaj bym nie mógł być. Ze mną Brączuś. Siemanko. Generalnie zestawu z tyłu raczej nie poznajecie. Pole może z góry naprawdę dinozaury by pamiętały, bo Bronek dzisiaj mówi, że tu jego przygoda z poznaniem się z Maćko zaczęła się właśnie na tym polu. Tak, dokładnie. Generalnie tam widzicie, czekajcie, o, tutaj w tym miejscu mamy Maćko gospodarza, na pewno go kojarzycie. Z naszych filmów sprzed kilku, jakichś siedmiu, myślę, lat, na pewno. Coś takiego. Nasze początki nagrywania w Pomorskim, tutaj jak przyjechałem sobie do Brączusia, to głównie się zaczęły właśnie gdzieś z nagrywania u Maćko. No i Maciek od tamtej pory, jak wiecie, ma swój kanał, także bardzo serdecznie do niego zapraszam, bo tam takowy film z siewu dzisiejszej kukurydzy powinien się pojawić. Jak idzie robota? No rolnik tylko! Leży i czeka, aż mu rośnie. Kukurydza to ostatnia? Ostatnie siewy? Tak jest. Tylko czekaj jak na kukurydzę. Co roku kukurydza ostatnia. No także. Tylko kukurydza. Tutaj popadało. Generalnie pisałem dzisiaj z Krzysiem u siebie. Tam wręcz czekałem na deszcz. Trzy tygodnie już nie padało. A tu u nas? Ile dało dzisiaj w nocy? Znaczy wczoraj, przez wczorajszy dzień? Wczoraj i przez cały dzień łącznie jest gdzieś około tam 3 litrów. No, takie przychodziły chmury. Raz tu złapało, raz tu złapało, więc to takie, wiecie, wczoraj było przejściowe. Tu u nas w Pomorskim to się troszeczkę działo, można powiedzieć, ale szkód dużych nie narobiło, coś tam popadało. Fajny, taki deszczyk akurat pod same siewy, można powiedzieć śmiało, bo nie zasklepił nam ziemi. Słyszałem, że wczoraj grady były. Oj, bardzo dużo. Tutaj by tu minęło ładnie. Sławno tamte strony właśnie grad. Miasto, Kramarzyny, Czebiatkowy, tamte strony właśnie troszeczkę poszło. Na to, co się działo wczoraj w Polsce, tak w takim pasie od południa do północy, to aż się normalnie przestraszyłem, auto schowałem do garażu. No to takie bo jest. Byłem pewien, wiecie, to było kwestia, nie wiem, 10 km od nas, 10-15 i tam było gradobicie.
I ta chmura musiała tam przejść, a u nas nie przeszła i u nas gradobicia nie było. Taka burza, można powiedzieć, przeszła, bardziej bokiem nas minęła, nie? No, tak. Bo to po takich anomaliach pogodowych, które mieliśmy, bo jeszcze, słuchajcie, 2 tygodnie temu niecałe mieliśmy mrozy. Później nagle majówka po 25-6 stopni, gdzie dzisiaj mamy 5, dobrze mówię? 5 maja? No, mamy 10 stopni dzisiaj. 6 maja. No, a jutro 6. podobno ma być wtorek, jutro tak, to ma być 0 stopni w nocy. No, także ciekawie. Także ciekawie się to zapowiada. Jak ty teraz gadałeś o tym deszczu, to tutaj wiesz, niby dało 3 litra, ale tu wystarczy, o, przekopać trochę głębiej. Tak, no to. Bardziej co, to mamy piątkę pewnie, nie? Już masz suchy piach. Piątka, szóstka, no. Słuchaj, najlepsze jest to, tu była orka zimowa, tutaj. Ona i tak jest wysuszona. Gdzie przeważnie te wiosenne orki są suche, tak. A te zimowe jednak tą wilgoć zatrzymują, nie? Tak, no umówmy się, to jest zbyt przepuszczalna gleba, żeby pozwolić sobie ten. I dlatego jak idzie orka pod kukurydzę, to praktycznie najlepiej dzień przed siewem. No, dokładnie. No, faktycznie. Póki jest ta wilgoć, ją zaklepiesz i orałeś kiedy? Po parę dni temu. No ja orałem w piątek. W piątek, no. A dzisiaj mamy co? Dzisiaj mamy poniedziałek. Poniedziałek. To masz 3 dni różnicy orka, a... Słuchaj, siew był we wtorek. Od początku było wiadomo, że we wtorek. To ja bym dzisiaj orał. No. Ja bym dzisiaj orał, jutro ja bym się zaorał, zdążył z nawozami, ale powiem ci, nawet dobrze. Uprawił i ten. Bo deszczyk poszedł jeszcze tu na górę, więc wiosenne, teraz... zboża, wszystko jest tak sobie, nie? Zależy kto jak zasiał. Jak ktoś, co zasiał miesiąc temu jeszcze, czy nawet dłużej, bo zaryzykował, to jest okej, okay. Ale ktoś, kto zasiał i czekał, bo te pogody nie pasowały, albo nie można było wjechać tak pole, no to ci, dopiero ciężko jest. Ze mnie trochę się śmiali, że po co ja tak szybko nawozy sieję, lepiej poczekać, nie ryć i tak dalej. Słuchaj, ja nawet mam czysty efekt, że nie posiałem na jednym kawałku trochę później, bo w ogóle nie szło wyjechać. To nie jest to. To nie jest, nie. Słuchaj, ja u mnie tata też ruszył, bo się dało. Był poprzeciak, gdzie tam trochę się przykopał, ale ruszył. No zboże, no kłosi się, no co ci będę dużo gadał. Zimówka się kłosi, pięknie wygląda. Tak. I co, no czekali, niektórzy no poryli faktycznie, bo to na potęgę było wjeżdżane. No taki sezon po prostu się trafił. Jest pole i pole. Tak, to nie jest nic równe. W tym roku to, widzisz, tu popadało, pojedziesz 15 km dalej, nie ma nic. Tutaj jest, mówię, trochę inna ziemia, trochę, można powiedzieć, wszystko inaczej tu wygląda, wiesz, to jest tak po prostu ten teren, te Kaszuby takie, nagrywam już 4 lata, ja co roku pokazuję, można powiedzieć, te same pola, te same ziemie, a ludzie dalej po prostu myślą, że tu jest druga, trzecia klasa i że ja nie dbam w ogóle o ziemię i potem nie mam plonów. No ale ja mam ziemię, jakie mam, tak? I... Tu nikt nie ma rarytasu. Słuchajcie, u nas w okolicach nie ma tu rzepaków praktycznie w ogóle. Bo to nie są kawałki tam, gdzie tam są, nie? Czwarta, no tak, ale to nie ma takich dużo kawałków u nas w okolicy. Naprawdę na palcach jednej ręki by szło zliczyć. Tutaj jeden rolnik jest blisko, ma rzepak faktycznie, nie? Ale ten rzepak, on jest tylko, żeby był inny płodozmian. Nic, no widzisz. Ja nawet jak z tym rolnikiem rozmawiałem, to mówi, że ten rzepak po prostu jest, żeby był płodozmian, nic więcej. No, także no u nas się trochę ludzie przyzwyczaili, jak to w Mokrzynie wyglądało. Tak. Bo jakby nie patrzeć, no żeśmy Mokrzyn kilka lat nagrywali i sami zresztą widzieli, jakie tu gliny, piachy u nas są i słabe ziemie, że to jednak, no niestety, się nie rodzi tak jak u innych. Także no to trzeba przyjechać, zobaczyć. Nie, jeszcze nie dość, że teren nam czasami nie sprzyja, bo tak trzeba sobie powiedzieć. Ale chociaż jest pięknie i się nie nudzi na tych polach, no to niestety tu też ziemia nas nie rozpieszcza. Że nie że powinienem bezorkowo tu siać. Powiem wam, że ta bezorka tutaj u nas to jest jeszcze większe zło niż orka wiosenna. Ja mam żyto bezorkowo zasiane. To ci powiem, że tam, gdzie jest w kawałek lepszej ziemi, jest ok. Gdzie jest słaba, to... No to każdy musi do siebie wygląda lepiej. Dopasować, bo sami widzicie też, jak długo Mokrzyn nie korzystał z bezorkowca, bo po prostu kiedyś był jeden moment, że sprawdzili to, nie wypaliło, no ale teraz są takie czasy, że liczą na to, że będzie dobrze. Fajny w ogóle zestaw. Mało gdzie spotykany u nas. Najczęściej ci powiem szczerze, jak już ktoś jeździ na usługi, to już zazwyczaj to są, wiesz, już takie siewniki i takie ciągniki, że to głowa mała. A tutaj u nas zresztą krowiarzy, no trzeba powiedzieć sobie śmiało, że tu tych krowiarzy no nie mamy za dużo, nie, w okolicy. Znaczy się, wiesz co, mamy trochę, tylko że nie ukrywajmy, ten mleko to nie jest kraina miodem i mlekiem płynąca. No, mlekiem płynąca jest, ale nie miodem. Hmm. Powiem ci szczerze, my z Bronkiem nieraz się chcieliśmy na kiszonki tu gdzieś wybrać, to ci powiem tak, no mało gdzie kto coś robił, nie? Ale też nie, niekoniecznie. Ale tak, jak ty mówisz, teraz większość gospodarstw w naszej okolicy przeważnie trzymała się zawsze się na kiszonki, a dopiero od kilku lat gdzieś tak regularnie rolnicy zaczynają hektar, 2-3 hektary siać kukurydzy na kiszonkę. Wiesz co?
umówmy się, dlaczego rolnicy tak są, osoby starsze, nie my młodsi, tylko osoby starsze są ciężkie do przekonania do kukurydzy. Słuchaj, ja ci wyciągnę kalkulator prosty. Proszę obliczyć tę matematykę. Jednostka siewna kosztuje na dzień dzisiejszy między 400 zł a 550-600 nawet. No to policzmy sobie, taka średnia stawka 500 zł jednostka. Na hektar siejemy praktycznie dwie, 80 tysięcy i tak dalej różnie. 800 zł na hektar. Nie wiem, ile tu usługa w tym roku, ale liczmy plus hektar, policzmy 200 zł usługa. Plus nawoz, są ceny jakie są. No trzeba coś dać pod. No. Tak, no to słuchajmy, 500 zł na hektar wyjdą z odżywkami, ze wszystkim. To będzie mało, 500 zł. No. Słuchaj, w zbożu jest tak, bo ze zbożem to a to swoim se zaprawisz, a to swoim se zasiejesz, a w kukurydzy no tego nie ma. Są asy, są takie asy, które swoim sieją. No ale to później pokazuje to, że tam nic nie ma na polu, nie? Niestety w kukurydzy nie można przeoszczędzić. To jest taka uprawa, o którą no trzeba zadbać. To liczmy nawozy. Pytam polifoska i tak dalej, ci powiem. No to 1000 zł kolejny na hektar wyjdzie. Dolicz orka, oborniki, no, to wszystko. To policzmy zrobić, kolejny, słuchaj, kolejny 1000 zł. No to jest 3,5 tysiąca złotych trzeba wydać na hektar. To jest takie minimum. I teraz jak damy 3,5 tysiąca i ktoś zasieje 10 hektarów, to jest 35 tysięcy. I ci powiem, i ci starsze osoby się boją. No, że to po prostu nie oddam. Ale, że wtedy, tak jak ja robiłem, słuchaj, 600 balotów dla siebie zawsze, teraz mi wystarczy 200. No, to jest różnica. Folia też kosztuje, nie? Nawet nie dwie, bo jest kukurydza. No. Teraz słuchaj, zboża, śrutu, one też tyle nie pobierają, bo tu masz ziarno. No. Nie, no to się wszystko przekłada jakby na zmniejszenie, zwiększenie jednej produkcji przekłada się na zmniejszenie drugiej, no i tyle. Tak, wiadomo, no na oziminy, tak jak kiedyś było siane 20 oziminy, tak teraz jest na dzień dzisiejszy prawie 60. I to nie jest tak, że ty od razu nasiona kupisz, to wszystko wydasz, kolosalne pieniądze, których nie masz. I to nie jest sztuka po prostu wydać. I trzeba było przez te 3 lata, zanim do tego doszłem, bo to szło, wiesz, stopniowo. Nie dałeś rady tego wszystkiego od razu zrobić, tak? Tym bardziej, że w ostatnich latach jarę praktycznie nie było ich wcale. No. I tak, żebyś mógł od razu wyłożyć większe pieniądze, no to nie byłeś w stanie. No wiesz, stopniowo się udało. No i można powiedzieć, na wiosnę do zasiewów było, jest łącznie z ziemniakami, kurde, 15 hektarów. A tak jak kiedyś było 40. No tu na te okolice, to faktycznie na te wiosenne to jest. Ja ci powiem, u mnie po gospodarstwie też. U mnie też rodzice zawsze, bo to nie przezimowały, wiesz, te odmiany kiedyś całkiem inne były, nie? Nie były tak mrozoodporne. I wiesz, u nas wałów też, tak, wałów też nie było, od kiedy mamy wały. I faktycznie te odmiany są mrozoodporne, to ci powiem, że u nas kiedyś było, myślę, że spokojnie nawet 6 hektarów na 10 było wiosennych. Bo się tak rodzice bali, bo praktycznie rok w rok było u nas przesiewane pszczerze. Mamy teraz 8 hektarów zimówki na 2 może wiosenne. Mamy jeszcze z wami, przy okazji dzisiaj będzie wałowano oczywiście od razu po kukurydzy, więc w niektórych ujęciach z drona pewnie będziecie mogli to zauważyć. Ja zwałowałem po kukurydzy kiedyś mi Kuba o tym mówi, że ja tak raz w jednym roku się wziął i zwałował kukurydzy i mówi, że była rewelacja. Widzę to kolejny raz w moim życiu, ale nieczęsto się na polach to widzi, że najczęściej te rządki po kukurydzy takie zostają. Mamy dzisiaj top nasiona. Jak kojarzycie dobrze z targów tą firmę i nas, jeżeli odwiedzacie nasze stanowisko, to wiecie, że jest jeszcze z nami Hiperin. No i tak się akurat fajnie składa, bo sami dobrze wiecie, no to nasiona są chłopaki od nasion, a Hiperin jest od mycia maszyn, czy też właśnie hal udojowych, z tego chłopaków właśnie znacie. No i tak się akurat w końcu stało, że chłopaki nas odwiedzili, więc zabraliśmy ich do Mokrzyna, no i nagraliśmy jakiś tam materiał, nie miałem gdzie tego wrzucić, więc się idealnie składa, żeby ten materiał po prostu pojawił się dzisiaj tutaj.
Niestety, musimy z Rąsi, no bo dzisiaj jak zawsze pogoda, gdy się chce takiego pięknego vloga z Rąsi nagrać, to nie pozwala, bo wiatr wieje, ale nie będę mówił już jak. Zasłuj się. Mamy dwie odmiany. Mamy VO 230, mamy tutaj odmianę Nicolo. Tak jest. No i druga odmiana Digital z bardzo podobnym VO, bo jest chyba 240. Tak. Więc to słuchajcie, są mega wczesne odmiany, które pozwalają, no podejrzewam, na ziarno. Nie wiem jak to będzie w naszych warunkach, ale myślę, że nawet na koszenie we wrześniu. My to zobaczymy od pogody. Chociaż to jest wszystko zależne też bardzo mocno od pogody. Dwa typy ziarna, jest typ Dent u Nicolo i typ Flint u Digital. Z tym, że Digital jest, słuchajcie, odmianą bardzo dobrą i na ziarno, i na gryz, więc wiadomo, że te parametry powinny mieć troszeczkę lepsze. To co później się przekłada na sprzedaż na młynach na przykład, bo jednak na tą mąkę bardzo dobrze właśnie się ta odmiana nadaje. Tak czy siak, tak jak powiedziałem, obie odmiany bardzo, bardzo wczesne. Szybko oddają wodę, co się przekłada później właśnie na szybkie żniwa kukurydziane. A tak jak u nas, no to akurat pasuje, no bo jak sami dobrze wiemy, no żniwa kiszonkowe są troszeczkę szybciej niż żniwa ziarnówkowe, a po to też my chcemy to sprawdzać. Wiecie, to jest fajną alternatywą sprawdzić właśnie taką kukurydzę typowo ziarnową. Gdzieś w tych odmianach takich jakby się chciało kiszonkowych, bo z racji tego, że czasami wiecie, no rok rokowi nierówny, czasami tej kukurydzy, tej masy zostaje bardzo dużo, no i rolnik może sobie taką niespodziankę sprawić, jak na przykład żniwa kukurydziane. Nie, Krzysiu tak robi i jest zadowolony, bo on często właśnie sieje tych odmian takich właśnie ziarnowych na kiszonkę, one później zostają, bo powiedzmy rok jest lepszy, no i można sobie skosić i dodatkowy pieniądz jeszcze z tego oczywiście mamy. Zobaczymy jak tu będzie, no bo ten rok na razie dziwny się zapowiada, zobaczymy co tak naprawdę pokaże nam dalej. Nie, tutaj u nas będzie tylko kiszonka, no bo jest bydło, ale też jeszcze VO jest wcześniejsze z innych powodów, bo tutaj właśnie ma jeszcze na zimę zostać zasiana pszenica, słuchajcie. No to czym szybciej, tym lepiej jak zejdzie. A im szybciej zejdzie z pola, tym lepiej, a co wiemy, że jeżeli ziarno nie jest dojrzałe, a jest za wcześnie skoszone na kiszonkę, to kiszonka nie ma wartości dla bydła. Co się też przekłada na śruty i tak dalej, wartości, cukry, białka i tak dalej. Wszystkie, można powiedzieć, elementy, składniki odżywcze. Taka niestety jest prawda, więc VO jest wcześniejsze po to, żeby zasiać tutaj pszenicę. A jak wiecie, kukurydza też swoje składniki też zostawia. Może nie będzie tu słomy, ale... No ale zawsze taki... Będzie pole. Pod pszenicę zawsze kukurydza to jest dobry przedton. Krzysiu zawsze gdzieś tam też szybko robi te pokazy. Jak pamiętacie, zawsze po zbiorze kukurydzy jazda szybko i siejemy nawet tego samego dnia pszenicę. No i tak już od kilku lat i to swój pomysł naprawdę ma. Znów ten taki vlog na wariackich papierach, ale ja to czasami lubię, bo się po prostu dzieje. Tak szybko zaczęliśmy, że wam nawet nie przedstawiłem naszego zestawu. Fiat F115 z siewnikiem Kvernelant Optima. Fajny zestawik, powiem wam, że naprawdę, kurczę, mało spotykany i ciągniczek, jak i również siewniczek. No tu już jesteśmy na tym oficjalnym kawałku, na którym będą poletka, bo wcześniej byliśmy właśnie tam, typowo, za laskiem, gdzie tam Maciek dosiewał swojej kukurydzy, a tutaj już mamy typowo dwie odmiany stop naszą. I tutaj te dwie będziemy później kosić i wam prezentować. Miejmy nadzieję, że to wszystko wypali. Kawałek bardzo fajny, żeśmy tutaj z Maćkiem znaleźli. Typowo przy głównej trasie. Jeszcze tak, wiecie, fajnie, bo mamy tutaj tak zróżnicowany troszeczkę teren i to taki bardziej typowo pod nagrywanie, typowo pod widza, typowo pod pokazy, bo to pole idzie, tak widzicie, do górki typowo. Więc to będzie naprawdę bardzo fajnie wyglądało, jak ta kukurydza z danej odmiany będzie sobie i się radziła na danym kawałeczku. I od tamtej strony mamy Digitala już zasianego, już można tak śmiało powiedzieć, chłopaki czyszczą teraz dane sekcje i wsypujemy sobie i Nicolo i wyjdą praktycznie tyle samo, dwie odmianki na tym kawałeczku. Pole, jak już widzieliście wcześniej, mamy już ogrodzone przeciwko zwierzynie. A no, takie tutaj niestety mamy klimaty. Tej zwierzyny jest bardzo dużo, tych zagajników w lasku. Zresztą po Mokrzynie jesteście przyzwyczajeni. A no, w kukurydze, jak to mówią, dzik w kukurydze. Także oby nie popuszował. Jest już pasów rozłożony, się chłopaki sobie od rana rozkładali. Ja niestety nie dałem rady wcześniej przyjechać, ale też na tylu chłopów to roboty nie było, bo naprawdę Maciek ma bardzo fajnie to skonstruowane. Myślę, że pewnie jakiś vlog u niego był, teraz już nie pamiętam.
wiecie, ma przyczepkę tak przerobioną, że po prostu sobie jeden jedzie, drugi wbija kołki i trzeci można powiedzieć, że zakłada od razu pastucha, więc to akurat bardzo fajną robotę tutaj robi. No a ja od ranka sobie dzisiaj praktycznie siedziałem i montowałem vloga. Mogę się śmiało pochwalić, że pękło już ponad 3 godzinki, no i chyba oprócz jakiegoś vloga od Krzysia, też pewnie może z siewów, to obstawiam, że następny już vlog, kurde, no chyba już będzie ten żniwny. No już tak chyba musi być. Wiem, że tata coś na grochu nagrał, a propos właśnie grochu, mamy 5 maja, tata zasiał wczoraj chyba bodajże, 4 chyba maja zasiał groch, albo w sobotę, jakoś tak, już teraz mówię, kurczę, te dni mi się mieszają, wreszcie udało się wjechać na 2 razy. Najpierw uprawić, później zorać, uprawić, jeszcze raz przesuszyć to, no bo jest masakra. No i tam udało się wjechać, także na pewno groch ma fajny start, bo ma wilgotno, mimo że od 3 tygodni na słońcu nie padało. No i tak, kurczę, widzicie, narzekaliśmy. Sezon narzekania uważam za otwarty, tak można powiedzieć, bo narzekaliśmy, że nie idzie w pole wjechać, nie idzie nawozu zrobić, nie idzie posiać, a tu nagle 3 tygodnie, można powiedzieć śmiało, że teraz bez deszczu i się na niezłą suszę zapowiada. Jedynie jaka burza przeszła, to pustynna, jak z Krzysiem pisałem, także za ciekawie nie jest. Te dolne kawałki, tak jak u mnie, no jakoś sobie jeszcze w miarę poradzą. Wiem, że tata coś nagrywał, także jeżeli mu się uda podesłać ten materiał, to na pewno coś z niego wcześniej wam skleję, ale teraz no maj chcę poświęcić już na to, aby przed targami, słuchajcie, które będą już niebawem, bardzo serdecznie polecam śledzić nasze Instagramki, nasze Facebooki, nasze kanały na YouTubie, no bo tak naprawdę już chwila, moment i zaraz mamy targi na Śląsk, czyli Opolagrę. Także mordeczki, bardzo serdecznie tam zapraszam, bo tam nas jeszcze nie było. Chcemy zwiedzać troszeczkę Polski, jeśli też dla was, kto nie zawsze może całą Polskę czy pół przejechać. Chcemy się z wami spotkać, także no naprawdę, tyle mogę powiedzieć, zapraszamy, będzie się działo, więcej informacji na pewno już wkrótce, jak już wszystko będzie dane, także w końcu się widzimy. Mordeczki, w opisie. Co? O cholera, co tam, przepiórka? Nie dotykam, wiem. O, bo odrzuci jak młody od stada. Zobacz, w jakim miejscu schowane. To był kamień, nie? To był kamień przed chwilą leżał. Ale piękne gniazdo. Ale fajnie zrobione, nie? Malutkie. Ja dzisiaj w ogóle, kurde, to patrzę w filmówkach. Nasza koszuleczka, nasz polarek, nasza czapeczka, gdzie jak sami dobrze mnie znacie, to ja w czapkach nie chodzę. Ja jakoś mnie z tym nigdy nie po drodze. Zawsze też szybko GoPro na głowę i tyle, ale powiem wam, że te nasze czapeczki, które za pierwszy razem żeśmy stworzyli, to wyszły tak świetnie, że rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Także na MST Shop bardzo serdecznie zapraszam. Jak chcecie sobie jeszcze coś przed targami właśnie, może zakupić jakieś fajne fanarty, polecam też lampeczki LED-owe, bo no, to też chyba najbardziej sprzedawalna rzecz. Co wrzucimy, to zaraz od razu znikają, także dziękujemy za wsparcie, oczywiście od was. No i niedługo, niebawem, na pewno dużo, dużo nowości. Dużo nowości przed i sezonem szkolnym, i też na lato, pewnie też na jesień coś ciekawego się pojawi. Także u nas będzie się na pewno na sklepie działo bardzo, bardzo dużo i tak jak już nieraz mówiliśmy, to wszystko idzie mordeczki seriami. Że jak widzieliście, była zielona bluza, była żółta, już teraz są kolejne kolory i nie wiadomo, czy tamte powrócą. Także no, kiedyś w przyszłości na targach, jak się będziemy widować, to tęcza, po prostu każdy kolor chyba będzie się tam widywał, ale fajnie, bo przynajmniej to będzie coś takiego innego, każdy będzie inaczej ubrany, a nie wszyscy tak samo. Także bardzo serdecznie na nasz sklep przy okazji jeszcze mordy zapraszam. No Rosia mi dzisiaj, kurczy, słuchajcie, odpadnie. Także co, no wysiewamy te poletka. To jest wszystko na sprawdzenie. Chłopaki tutaj przyjechali, byli, to wszystko zobaczyli. I po prostu wiecie, to że gdzieś tam pisze, że jest na słabe gleby, na mozaiki, to trzeba sprawdzić. Maciek to już od kilku lat uprawia i wie, jakie kurecy się u niego spisują, wie, jak to wygląda. Dlatego też nie szaleliśmy w tym roku. Chłopaki do tego podeszli bardzo fajnie z tą nasion, na spokojnie. I tak naprawdę wysiewamy tylko 2 odmiany, które u nich bardzo dobrze się spisują. Gdzieś tu są takie długie, ostre. To jest Nicolo, a Digital jest taki bardziej pulchny, taki okrągły, nie? Tu masz Digitala. Nawet jest zaprawa trochę bardziej różowa. No. Potas, magnes, siarka i 140 kg, ale w spód poszło 260 kg fosforon amonu, 260 kg mocznika. Jeszcze wczesną wiosną tutaj na polu poszło 80 kg kizerytu. Aha, tak to tak? No i niestety trafił się nam worek. Co o oborniku powiedziałeś? O, skamieniały. No i poszło tutaj gdzieś na te 3,60 hektara, czy 3,70,
Około 200 ton obornika. Uła! Tak jakby to można było skomentować. Nie ma oszczędzania w obornikach. 1000 litrów paliwa. Tak to słuchajcie się nie rozmawiają. Powiedzmy sobie tak, stanowisko pod tą kukurydzę jest przygotowane perfekcyjnie. No. Teraz tylko się modlić, żeby to popadało, kiedy ma popadać. Jak ten wyglądał, jak idzie na wóz? No nie, on idzie obok, tak jakby robił dwa rządki, nie? Faktycznie, na to, że mogłaby być. Też później to z tyłu koło do gniata, więc tych dwóch rządków też nie widać, nie? Dlatego też poprzeć jakby się właśnie gdzieś mniej więcej od razu, ale tu z potrzeb racji takiej, że ta poletka, żeby była, wiecie, ta odmiana typowo nasza poletkowa zasiana, no to tak musiało wyjść, a nie inaczej. Także co, ten vlog nie miał być taki długi, my wam bardzo serdecznie za uwagę dziękujemy. Myślę, że tutaj jeżeli będzie się coś działo, chłopaki przyjadą, to na pewno gdzieś my też padniemy, tak, i coś wam ponagrywamy, żeby pokazać, jak ta kukurydza sobie radzi, jak tu u nas z pogodą i co to się będzie działo. Jak już będą wschody, nie? Także teraz tylko liczyć na deszcz i na ciepło i zobaczymy, co ta kukurydza tutaj pokaże i zrobi. No, także dziękujemy za uwagę, zapraszam do Wrocławia, zapraszam do Macieja na kanał, do następnego, na razie strzała i trzymajcie się, cześć!